Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sponsorowanym na tym kanale w kolejnym materiale z gry Shakes and Fidget. Na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Aktywność pod materiałami sponsorowanymi jest niezwykle ważna, także po prostu jeszcze raz z góry dziękuję i dziękuję za wsparcie jakie okazaliście pod tą serią do tej pory. Ponieważ dzięki temu moja współpraca z Shakes and Fidget Dalej trwa. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli ochotę pograć sobie w tę grę, link do rejestracji znajdziecie w opisie. A tymczasem co? Ja nie przedłużam, przejdźmy sobie do gry i zobaczmy, co u mojego Berserkera na serwerze W52. Ok, jesteśmy sobie na moim woju, wojowniku. Berserkerze, to jest Berserker. Eee, taka klasa, to, to, to jest Berserker. Zresztą możecie zobaczyć, tutaj mam coś takiego dzięki temu, że gram Berserkerem, jak Napad Fury, daje tobie 50% szansy na natychmiastowy, dodatkowy atak. I to czasami jest mega OP, bo powoduje. Że atakujecie, atakujecie kilka razy pod rząd. Jak uda wam się, jakby, żeby, żeby kilka razy to, to wam weszło, to jest mega, mega spoko sprawa, która powoduje, że berserker mam wrażenie jest jedną z najlepszych klas. Ale, ale to, to, to może temat na jakiś inny materiał. Słuchajcie, e, aktualnie 258 poziom. E, w tym momencie nie ma żadnego eventu. Był event w weekend i ja naprawdę sporo pograłem, porobiłem, za każdym razem robiłem karczmy, więc bardzo mocno rozwinąłem swoją postać. Więc podejrzewam, że dzisiaj w lochach uda nam się zrobić całkiem sporo. Wydaje mi się, że na przykład uda mi się pokonać tego pustynnego pożeracza. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, byłoby naprawdę mega. Wymieniłem też broń, nie wiem czy widzicie, w porównaniu z poprzednimi odcinkami, to tak jak mówię, wymieniłem broń. O, mamy parę razy Parcie. widzicie ile razy pod rząd? <gry> Chyba z 6 razy pod rząd walnąłem. No i mamy to. Premia za portal plus 1% punktów życia. Eee, także to jest, e, to jest to jest naprawdę spoko sprawa. No i dobra, udało, udało mi się zrobić e, ten, ten portal, więc fajnie, pierwsza walka udana. E, popróbujemy sobie jeszcze dzisiaj oczywiście porobić kilka innych lochów, ale zanim to jest jedna rzecz, którą koniecznie muszę sprawdzić. Otóż właśnie dzisiaj wiem wiem, mega późno. I tak dalej, ale ja niespecjalnie tryharduję na tym koncie. Gram na nim, ale nie tryharduję, więc dopiero teraz odblokowałem strefę roku. I jest to coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem: w sensie, jak grałem w tę grę tam z 5 czy 6 lat temu, to nawet nie wiem, czy to było wtedy. Tu jest ta waluta, te duszek. Ja się zastanawiałem po co one są, i z tego co widzę, to jest tak, jakby taka twierdza. Ulepsz. Ok, 2616 tych, tych, ale mogę tutaj też coś zbudować. Ekstraktor dusz. Aha, ok, to mi generuje te dusze na godzinę, tak? Dobra, zakończmy od razu budowę tego. Pewnie, że tak, na pewno. O proszę, I 412 dusz możemy sobie odebrać. Ok, siedlisko goblinów. Aha, czyli to jest tak, jakby to jest tak, jakby taka druga twierdza w sumie. Tutaj mamy goblinę do defensywy, Zwiększenie obrażeń, premia do ciosu krytycznego. Wymaga serce ciemności na poziomie trzecim. No dobra. Mamy na poziomie drugim. Fajnie, bo widzę, że zmienia TT. No niestety, brakuje nam dusz w tym momencie. Może dobrze by było właśnie tego bliny ogarnąć? Ogarnijmy tego bliny i zobaczmy. Aha, tylko że nie mogę. Wrota podziemi. Inni bohaterowie, maksymalnie 5 dziennie, wkraczają do Twojego podziemia przez wrota. Okej. Okay. Może zróbmy to. Gobliny, 12 poziom. Ulepszyć. Aha, okej, okay, czyli tutaj nie rekrutuję jakby ilość goblinów, tylko mam je na określonym poziomie. Tak to przynajmniej widzę. No tak to na razie wygląda. Komnata tortur. Jejku. Każde ulepszenie komnaty tortur zwiększa ilość dusz. jaką możesz uzyskać z poległych bohaterów. Okej, okay, ale w jaki sposób to dokładnie funkcjonuje? Wrota pod ziemi. Największy postrach nacierających bohaterów, władca. Nie mam pojęcia, na pewno będę to ogarniał. Znajdź bohatera, o. Czy chcesz zwabić e, gracza do swoich podziemi? Pozyskasz najwięcej. Okej. Okay. Chcę zwabić, no i co? Aha, i on walczy z tymi goblinami z moich podziemi, tak? Okej, okay. i za to dostałem duszę. Spoko. Rozumiem. Okej. Okay. Okej, okay, spoko. Ciekawe. Naprawdę ciekawa sprawa. Będę musiał sobie to poogarniać, to na pewno. Właśnie moje, dzisiaj to dopiero odblokowałem. Trzeba mieć dziesiąty poziom kopalni klejnotów. I wtedy jakby wykopałem serce pod ziemi, albo coś, coś w tym stylu. Także, okej. Okay. Niestety za atak na, nie, na niego nie dostaniemy w ogóle surowców. Za tego zresztą też. Tego zresztą też. Tego również. O! Tutaj jest, jest, jest szansa. <noise> I to nawet na spory łup. 14 tysięcy drewna piechotą mnie chodzi. Tu niestety nie mamy szansy. No, tu jest jakaś bardzo mała. Aha, już złota nie mam. Oj, faktycznie ja nie mam nawet jak tego złota powiem wam teraz yy, uzyskać, bo chyba na arenie dzisiaj nie walczyłem. Możemy zawalczyć na arenie. Pewnie, że tak. Dlaczego nie? Yy, nie jestem pewien... Nie pamiętam jaka to jest klasa. Ale na szczęście poradziliśmy sobie z nim bez problemu. Niestety nie ma za to jakiejś super liczby golda. O, tym razem sobie nie poradziliśmy. Z tym sobie powinniśmy poradzić, chociaż to jest zwiadowca, to może być ciężko. Z walka ze zwiadowcą to w sumie zależy od szczęścia, czy uniknie wam dużo ataków, czy nie. I czy wam powchodzą te dodatkowe ataki. O, z magiem to. Z magiem to kiepska sprawa. Jak zresztą sami mogliście zobaczyć. Dobra, ale mam pomysł, skąd mogę jeszcze mieć golda. Oczywiście z Lochów. Chociaż akurat zwierzę to chyba golda nie będziemy mieli. Czy będziemy mieli? Czekajcie. Okej, okay, prawie, prawie ją pokonaliśmy. Ona jest na pewno. Do... Pewnie, że mamy 3 miliony, to nie byle co? Jakiś fajny hełm nam wypadł. Co to za hełm? Zręczność wytrzymałość szczęścia. No to oczywiście dla zwiadowcy. I to dużo lepsze od tego, który ja mam. Pewnie, że chcemy. Tylko, że musiałbym wyjąć ten. Yy, albo wsadzę. Wsadzę ten lepszy kamień. Pewnie. Pewnie, że tak. Ej, myślę, że w wieży na pewno mogę mocno sprogresować, ale jest na przykład ciekaw, czy tutaj z tym trio sobie poradzę. Pamiętam, że już od kilku odcinków mnie prześladuje ta. Nie wiem. Czasem zostaje 8 milionów, nie? HP. A czasem zostaje 30. O, siadło. 15, dostaliśmy za to 15 milionów ekspa, bardzo dużo. Chociaż ja potrzebuję. Aha, 184 milionów. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> to jednak nie tak dużo dostaliśmy za to. Ale to pewnie też trochę dlatego, że ten przeciwnik ma niski poziom, nie? W sumie zobaczcie, to jest niby tylko 228 poziom. Oj, bardzo ciężko tu idzie. Góra Olimp. Tu się chyba nic od dawna nie zmieniło. Chociaż jest jakby coraz lepiej. Tutaj mamy Roberta Marketingowca. On ma bardzo wysoki poziom. Jakbym go pokonał, to dużo by było za niego. O, posło. Posło, słuchajcie. I nawet lepszy hełm wypadł. I to dużo lepszy. Dobra, tylko że nie mam żadnego kryształu, który by mi dodawał aż tyle siły. Więc będziemy zdejmowali. Rozmontujemy sobie ten hełm. Teraz zobaczcie, wchodzę do zbrojowni. Zdejmujemy kryształ, odzysk klejnotu, e, tu robimy miejsce na klejnot, sadzamy, no i teraz jeszcze zaklęcie by się przydało, w sensie, no bo straciłem z hełmu, więc idziemy do niepozorna księga, cyk i hełmik, super, dobra, spoko, fajnie, bo mam item na zmianę, teraz pytałem, czy na przykład w takim razie pod podwykonawcę byśmy pokonali, no średnio, 23 miliony życia? To nawet nie ma szans, jak, co to jest? To jest... A to też jest chyba. Oj... Nie, nie... Nie, nie... Kapelusz gadki. Już lepiej, pamiętam jak kiedyś nic mu totalnie nie robiłem, więc... Powoli, bo powoli, ale jest progres. No na syreny, no to nie, to już sprawdzaliśmy. Możemy spróbować w drugą stronę. Karuzela z idolami. Ten to był też jakiś totalny kozak, 80 milionów życia. Kto wie, może kiedyś ja wyląduję w takiej karuzeli. Fajnie by było. <laughs> Fajnie było. Wściekły wilk. Eee, no, o. Jest i on. Siadło. Siła, zręczność. Wszystk wszystkiego dodaje, wszystkich cech. No, nie wiem, czy jest lepszy od czegokolwiek, co mam. Powiedziałbym, że nie. Powiedziałbym, że nie. Toksyczne drzewo. Bloba. Oślizgły Blob. Czy damy radę? W ogóle jak, jako ma, jaki ma opis. Zielona maść drzewa stworzyła wspaniałe warunki życia dla oślizgłego bloba. Również ta bezmózga zagadka ewolucji postanowiła cię skrzywdzić. Fuj. <gadzi> Te opisy są. Aż żałuję, że nie zawsze je czytam, bo one są naprawdę no, całkiem zabawne po prostu. Rządny ofiar. Okej, okay. jaszczurzy rozbójnik. O, tutaj tutaj wróżę nam w spore szanse na tego jaszczurzego rozbójnika. A co tu mam za opis? W starożytnych kulturach była tradycja, która kazała ograbić intruza zanim złoży się z niego ofiarę, stądcy przed tobą jaszczurzy rozbójnik zdaje się być bardzo wierny tradycji. Okej, okay, czyli chce mnie ob obrabować, tak? 1 700 ,000 zostało, no i mamy to. Jednocześnie 260 poziom. E czy wypadł mi właśnie dokładnie taki sam naszyjnik? To jest dokładnie to samo. Zobaczcie. <laughs> no nie mogę. To ja, jakiego pecha trzeba mieć, nie? Żeby dokładnie to samo. Jeden do jeden. Dobra. No cóż, pech jest pech. Nic nie poradzimy. Eee, czy ja tutaj mogę jeszcze bagienny. O proszę, gładko przecież nawet opisu nie zdążyłem przeczy przeczytać. Mamy dla maga jakąś broń. I teraz pytanie, czy to będzie lepsze od tej, co mam zdecydowanie lepsze? Dużo większe obrażenia. Ciekawe nawet czy bez klejnotu będę zadawał większe obrażenia. Teraz on zadaje 857 tysięcy, a teraz 940. Oj to nawet, nawet bez klejnotu. To są dużo lepsze obrażenia. Także spoko. A tornado? Cerber. Tornado to chyba gładko będzie mi szło. Koziutek. No mi się wydaje, że ja tornado to mogę naprawdę mocno... Mocno tu przypusować. Dobra, no to do niczego mi się nie przyda, więc to chyba mogę totalnie rozłożyć w zbrojowni te dwa naszej niki, rozmontować, bo zupełnie ich nie potrzebuję, a tylko zajmują mi niepotrzebnie miejsce. No i co? Lecimy z tornadem, Anioł bólu. Do widzenia, Zielony T-rex. Do widzenia wszystkich. Pewnie pokonam jadowity smok. Oj, się rozpędziłem. Wąż rozpruwacz. Jednak nie, 300 poziomy już zaczynają być niebezpieczne. Ale nie, tak jak widzicie, no idzie całkiem gładko tutaj na, w tym tornadzie. Bo też dawno go nie robiłem. Ogółem właśnie teraz jak grałem w trakcie tego eventu, to który był, to bardzo dużo, to dużo sprogresowałem, jeśli chodzi o moją postać, ale specjalnie nie robiłem lochów, żeby je zrobić na dzisiejszym odcinku. Skrzydlaty demon i mega fajnie wygląda, jak połączenie kraba i nietoperza, nie? Jaki ma opis? Coś nadciąga od strony horyzontu, coś niebezpiecznego i niespodziewanego. Okej, okay, szkielet. No, tę teksturkę widziałem. Tego szkieleta to nie jest nic nowego. Królowa śniegu, do widzenia. Nie, no, gładko idzie, nie? Tak naprawdę zaraz, tak naprawdę zaraz będę miał kolejny poziom, 261. No bo to tornado idzie, idzie gładziutko. Już szkoda właśnie, bo też trochę jestem na takim etapie gry, że ten progres jest znacznie wolniejszy. Że trzeba się właśnie dużo na jeden level, dużo czasu schodzi. Bo tak jak widzicie, no bije, bije, progresuje, a tak naprawdę. Oj, czekajcie. Czy tutaj widziałem, że można wrzucić do kociołka? No pewnie, że można. No to wrzucamy, jak żeby inaczej. Aż 3 miliony za to dostaliśmy. Dobra, lecimy. Jeśli chodzi o siłę, to mam już 2677, a wytrzymałości 2262. Bardzo mocno odstawiłem tę wytrzymałość, ale to dlatego, że. Wydaje mi się, że na moją postać priorytetem jest, dużym priorytetem jest siła. O proszę, zacząłem więcej, więcej expa dostawać, bo dostawałem 7 milionów coś, teraz widzę mam po 8 milionów tutaj. 8 milionów 315, no. 8 milionów 315, o znowu 8 milionów 400. Fajnie. Fajnie, mega dużo tych, tych przeciwników dzisiaj zrobiliśmy. I na razie powiem Wam, że nie wygląda tak, jakbym miał się specjalnie zatrzymać. Ślimun. Ślimol. Śmiercionośna na kączuszka? Co jest w ogóle? Dlaczego ona ma taką szczotkę z tyłu? Ej, ale faktycznie jest śmiertelność na kaczuszka, bo nie mogłem, nie mogłem jej pokonać. Ale na szczęście się udało. Na szczęście byliśmy nieustraszeni. Dobra, jeszcze mogę trzy razy podbić statystyki. Na razie już pasuje z tym tornadem. Zobaczmy tutaj: Meduza z moczar. 42 miliony za to dostaliśmy. Jadowity smog. 44 miliony. Elegancko. Wszystkie cechy. Inteligencja, wytrzymałość, szczęście. Dobra, no, to mam wrażenie, że wszystko jest pod magów. O fajnie, bo tu mam dużo lepszy item. No to jest gorsze od tego, co mam, więc. Więc tutaj zdecydowanie pasujemy. No i zobaczmy. Król Jaszczur. Jeżeli go pokonam, to te chyba będę miał zamknięte. No ale niestety... Póki co to zostaje mu ciągle przybliżona ilość punktów życia. Czyli około... 4 miliony. Oj, teraz zaczyna iść coraz gorzej. O proszę, pokonałem go. Jakoś, jakąś chorą ilość punktów doświadczenia wypluł, bo dostałem aż dwa poziomy. Mamy ok, siła, zręczność, inteligencja, wytrzymałość. Spoko, spoko, spoko. Tu mógłbym w końcu coś ulepszyć. Nie mam bladego pojęcia, co ulepszać w tej, tej. Eee, ulepszmy sobie eee, drewno, żebym miał go więcej. No i dobra, jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić. To jest na arenie, też rzadko to robię. Tutaj możemy gromadzić te runy, czy coś takiego. No, mógłbym zrobić ten, mógłbym złożyć tę ofiarę. Dobra, zróbmy to, na pewno. I wtedy będę zaczynał od zera. To jest, to działa tak samo jak w Adventure Capitalist. Nie wiem, czy kojarzycie tą mą serię na kanale, ale to jest dokładnie bardzo podobne, tutaj bardzo podobny system. Proszę, można jakieś oferty kupić. Czyli wykonujecie reset, ale dzięki temu macie bonus. Tak widzicie, plus 5% dochodu z areny za każdą runę. Im więcej run zdobywasz w menadżerze areny, tym potężniejsze będą twoje czary runiczne. Okej, okay, ja ciekawe ile golda teraz będę dostawał za taką tą... Aha... 8000 No to warto było. <grych> dobra, słuchajcie, ode mnie to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, jeżeli chcecie pograć w Shake'sa. Dlaczego jestem STOK któryś? To jest możliwe? No jest możliwe. Pokonałem kogoś, kto był bardzo wysoko. OK. No dobra. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. 47% klasera, ale wstyd muszę klaser porobić. Oj, zdecydowanie. Trzymajcie ciepło, życzę Wam miłego dnia. Cześć!